serdecznie w moim gospodarstwie agroturystycznym, który nazywa się Koziołek Suchodołek w Nowej Zagrodzie. Ja nazywam się Jolanta Filipowicz i w gospodarstwie agroturystycznym w zasadzie pracuję już 20 lat. W sieci zagród edukacyjnych jestem od jakichś lat 5, 6, może nawet i więcej. Przyjeżdżają do mnie dzieci z okolicy, z całego województwa lubuskiego, z różnych przedszkoli lub szkół i prowadzę z nimi zajęcia, szczególnie w ogrodzie ziołowym. Pokazuję zioła, omawiam, zrywamy te ziółka, wąchamy, rozcieramy w paluszkach. Czasami robimy octy ziołowe, czasami robimy oleje. Potem dzieciaki mają zadanie rozpoznawać te zioła po zdjęciach. Daję im takie tablice i oni szukają i rozpoznają te zioła. Jak sama nazwa mówi, mojego gospodarstwa Koziołek Suchodołek w Nowej Zagrodzie, to jest właśnie moja gromadka. W tym roku przybyło mi aż 8 małych kuzek. Miałam 4 matki i jednego capka. Kuski, które się urodziły, to było w styczniu 4, a kolejne 4 w kwietniu. Dwie małe kuski niestety matka nie karmiła, trzeba karmić do tej pory buteleczką. Więc jest to atrakcja, za chwilę przyjdziemy tutaj z dziećmi, będziemy doić, będziemy karmić buteleczką, będziemy zbierać jajeczka od kurek. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda dojenie, to musicie tutaj chwilkę koło mnie stanąć. Pani Ludmiła wejdzie, jedną kuskę złapie, bo jak będziecie podchodzić, to one nie dadzą się złapać. Tu jest pani. Zaraz wam opowiem. Na tej tacy. Stanę chyba tutaj koło chłopaków na razie. Słuchajcie, dawno temu nasze babcie robiły w takich maselnicach, dużo większych, takich wysokich, nalewały tutaj do środeczka śmietanę. Tu jest taki kołeczek z dziurkami i ubijały w ten sposób. Ja kupiłam teraz taką pokazową tylko maselnicę. Tutaj jest na słoiku zrobiona, też można tak ubijać, ale najłatwiej nam będzie ubić masełko w słoiku. W ten sposób i tak poruszamy. Czasami robimy tak i w ciągu minuty powinno wam tutaj być masełko. Z tej strony tutaj dam wam i zaczynajcie. Kilka ruchów i koledze przekazujesz, dobrze? I z tej strony tak samo, proszę bardzo. Tak poruszamy i przekazujemy. Ja mierzę czas, zobaczymy, czy wy będziecie mieli też w ciągu minuty. Super, następnej osobie. Dobra.
przyjeżdżają do mojego gospodarstwa dzieci w różnym wieku. Najmłodsze nawet mają 2,5-latka. To są taka mała grupa przedszkolnych dzieciaczków, najczęściej 5-6-latki, ale bywają też i starsze. Poziom wiedzy dzieci jest bardzo różny, w zależności od tego, czy mieszkają na wsi, czy tylko i wyłącznie w mieście. I chciałabym tym dzieciakom przekazać jak najwięcej wiadomości dotyczących samej pracy na wsi. Jeżeli mówię o ziołach, to się okazuje, że niektóre dzieci znają pojedyncze 2-3 sztuki ziół. Niektóre znają dużo więcej, ale nie wiedzą nawet do czego to używać. Tych ziół można, że do posiłków, i do napojów różnych. Opowiadam im o zwierzętach. Bardzo różnie dzieci oceniają nazwy zwierzaków. Nie potrafią powiedzieć, jak się nazywa samiec jakichś grup zwierząt. Nie wiedzą, jak się nazywają małe maluchy tych zwierzątek. Więc staram się ich w formie zabawy, jakichś takich krótkich pogadanek, warsztatów, całą tą wiedzę przekazywać. Decydując się na prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego, a później zagrody edukacyjnej, spełniam po prostu swoje marzenie. Kiedyś chciałam być nauczycielką, ale zaraz po studiach wyprowadziłam się ze Szczecina i przyjechałam tutaj. I rozpoczynając tą działalność agroturystyczną i przyjmowanie grup wcześniej, dużo wcześniej nie było sieci zagród edukacyjnych, przyjmowałam normalnie, reklamując się w internecie. No mam możliwość cały czas obcowania z różnymi ludźmi, bardzo ciekawymi. Poznaję różne profesje zawodu, poznaję różnych ludzi. Z dziećmi uwielbiam pracować, więc dzięki temu, że przyjeżdżają do mnie, to mam z nimi cały czas kontakt. Moje gospodarstwo szczególnie specjalizuje się w przyjmowaniu rodzin z dziećmi. Całe mam przygotowane pod kątem dzieciaków. Poszłam do Kalska, żeby studiować turystykę tylko dla siebie. Do niczego ona mi nie jest potrzebna. Ja wcześniej chyba kończyłam kursy wychowawcy kolonijnego, kierownika grup kolonijnych. Zrobiłam przewodnika jeszcze w czasach PRL-u, przewodnika turystycznego. Więc to naprawdę wszystko to... Nadal robię to, co lubię. Bardzo dziękuję, że kocham. Rano wstaję, słuchajcie, no, tego już nie nagrywajcie, no już koniec. Nie, rano wstaję taka podekscytowana, że znowu coś się będzie działo, bo tak to życie na wsi jest nudne i smutne, a tak to przynajmniej coś człowiek ma do roboty. I w sumie przez 20 lat się jeszcze nie znudziłam. Z internetu. Ja tam mam stronę, zakładkę Zagroda Edukacyjna i opisuję dokładnie, jakie zajęcia proponuję. Na naszej stronie też. No. Jesienią mam trochę inne zajęcia. Mam związane z warzywami, z jakimś, nie wiem, kiszenie kapusty, jakieś wykopki, jakieś, no, jeżeli są ziołowe, no to też jeszcze ziołowe. Ale tak zmieniamy na jesień. A typowo tematyczne pani też prowadzi jakieś zajęcia? Na przykład właśnie wykopki, to tylko wykopki. Nie, bo to tak, jeżeli chodzi o wykopki, no to jest ekscytacja tam parę minut po zbieraniu ziemniaków, potem upieczenie tego, a w ziemniakach można zrobić tam jakieś stemple, niestemple, ludziki, nie ludziki. Ale dokładam, przecież jeszcze mówię też o swoich zwierzętach, no bo nie sposób dzieciom nie pokazać zwierząt, tym bardziej, że one bardzo zawsze ciągną do tych zwierzaków. No i przy okazji też i te zioła. Pomysłem, którym zrodził się niedawno, dzięki ODR-owi w Karsku, jest stworzenie tutaj gospodarstwa opiekuńczego dla osób starszych. To jest taka nowa idea, którą być może uda się nam tutaj zrealizować. A jak by to miało wyglądać, pani wydanie? No, ideą tego gospodarstwa opiekuńczego jest, żeby samotni ludzie w wieku 60+, czy 65+, mieli gdzie spędzać miło czas w jakimś towarzystwie ludzi o podobnych zainteresowaniach. I pomyślałam sobie, że tutaj na terenie mojego gospodarstwa ci ludzie mieliby miejsce, żeby się spotkać. Mam dużą jadalnię, mam dużą świetlicę. Dół domu można też przystosować na taką grupę. W czasie wiosny, latem i jesienią okolica jest tak ciekawa, że można urządzać ciekawe wycieczki, spacery. Tu na terenie gospodarstwa też można prowadzić różne zajęcia.
myślę, że miałoby to rację być. No tak, latem tak, a zimą? No zimą no to zajęcia wiadomo w domu, nie? No zresztą kulik można zorganizować, spacery no, po lesie. Jak śnieg będzie. Z kikami dużo osób chodzi, prawda? Zawsze tutaj są przygotowane przez gminę tereny do takich spacerów, więc myślę, że jest to robić. Doskonale, że ja zawsze przygotuję program. On musi być zrealizowany od początku do końca. No, choćby to była noc, trzecia w nocy, to szukamy kolejnej atrakcji i zawsze mnie wołają, żebym jechała z nimi. Także no, ja się nadaję. No właśnie, a może pani coś powie o atrakcjach, które są tutaj wokół? W okolicy? W okolicy. No, na terenie naszej gminy jest sporo atrakcji. Jedną jest, z najważniejszych jest ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej w Jeziorach Wysokich. To jest pół kilometra za Brodami, gdzie jest piękne muzeum, bardzo nowoczesne. Jest wieża widokowa w kształcie latarni, gdzie są przewodnicy, dwójka, małżeństwo leśników, którzy z wielką pasją, również od 20 lat, tak jak ja, oprowadzają wycieczki. Kolejną atrakcją w okolicy jest las, który nazywa się Tańczące Kandelabry. Krzywy las. Niewiele takich lasów jest w Polsce. Mnie najbardziej znajomy jest koło Gryfina, koło Szczecina, bo tam akurat się wychowałam. A tu odkryty niedawno, bardzo ciekawa atrakcja, na którą zaprowadzam wszystkie moje grupy i wycieczki, które spędzają u mnie czas w czasie wakacji. Kolejną atrakcją jest wiele ciekawych drzewostanów. Jedna z sosen nazywa się Ośmiornica, bo ma 8 konarów. Kolejna atrakcja to zespół pałacowy w Brodach. Od kilku lat remontowany i nabiera piękne kształty, obok stajnia pałacowa. Piękny park z unikatowymi drzewami sprowadzanymi z całego świata. Kolejna atrakcja no to miejscowość Lubsko, Żary w okolicach Gubin. Po stronie niemieckiej, 10 km stąd, czyli no, na rowerkiem parę minut, samochodem to już w ogóle bliziuteńko. Największy park różany w całej Europie. Kompleks basenowy, który jest tutaj ogromną atrakcją dla turystów polskich również. Tam Polacy jeżdżą całe lato. Następna atrakcja to Kodbus, gdzie w Kodbusie jest piękne zoo. Mówią, że drugie co do wielkości po berlińskim. Planetarium, też bardzo ciekawe. Również pałac w Parku Murzakowskim po stronie niemieckiej, a po polskiej bardzo ciekawa też roślinność. Więc tam przede wszystkim teraz bardzo dużo gości przyjeżdża zwiedzać ten Park Murzakowski. Mówi się, że widoczna morena czołowa jest widoczna z kosmosu, więc to naprawdę duża atrakcja. W Gubinie również dużo atrakcji. W Gubenie jedyne w świecie plastinarium. To jest muzeum preparacji zwłok i ludzkich, i zwierzęcych. Więc tu tydzień czasu to jest naprawdę za mało. Mam gości, którzy wracają przez kilka lat z rzędu i zawsze znajdują coś ciekawego. W odległości godziny jest największa wyspa tropikalna po stronie niemieckiej, więc tam w czasie niepogody, jesienią, zimą, no to naprawdę bardzo fajna atrakcja. Że mimo, że nie są to góry, ani morze. Tak, nie ma takich atrakcji typowo jak w górach, ale no naprawdę jest sporo. Ja mam tutaj tyle ulotek i tyle pomysłów, gdzie tu można każdego skierować, że ludzie wracają, żeby dalej oglądać. Prowadzę w swoim gospodarstwie tak zwany skarbiec gospodyni. Zawsze byłam miłośniczką robienia przetworów. Moi goście czasami na mnie mówią maniak przetworkowy, że wszystko potrafię zamarynować, śnieg i coś jeszcze innego, co nie wypada powiedzieć przed kamerą. Robię około 3000 słoików ze wszystkiego. Ostatnimi laty pasjonuję się w robieniu różnych syropów pozyskiwanych właśnie z lasu.
albo ziół. Suszę też te zioła, robię wszystkie przetwory warzywne, owocowe, soki. Suszę liście różnych krzewów, różne kwiaty, robię kompozycje herbatkowe, robię też przyprawy typu warzywko, więc realizuję się, to jest moja druga pasja po właśnie jakimś takim nauczycielskim, no słowo mi zabrakło. Zamiłowaniu, to słoiczki to jest moja druga pasja i cieszę się, że goście chętnie kupują. Dużo rozdaję w ramach prezentów. Każda grupa przedszkolna wyjeżdżając ode mnie dostaje torebeczkę z prezentami, gdzie są właśnie suszone zioła, gdzie jest jakiś syropek i ulotki.